Dzień dobry, dzień dobry. Eee, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Grana Kompa. Ja jestem Pabelus. To jest kolejny odcinek Supermarket Simulator. I działamy dalej, proszę Państwa, eee, towaruje sklep. Towaruje sklep. To już jedna partia została zakupiona. E, natomiast tak sobie e, myślę, bo tam czytałem komentarze e, i w jednym z tych komentarzy była informacja o tym, że już niebawem za kilka dni. Ma wejść aktualizacja. No, i jestem bardzo ciekawy, co w niej będzie, no bo to wiadomo, ja tam na Discordzie nie siedzę, bo nie mam na to czasu, niestety. Natomiast dowiaduję się od Was, więc, więc jestem bardzo ciekawy, co to tam się będzie działo w tej aktualce, co dojdzie i tak dalej. Ciekawy jestem, czy jakieś usprawnienie odnośnie tutaj. Tego, tego zamawiania towaru będzie, będzie dodane, no bo to wiadomo, że, że, że już nam troszeczkę tutaj zaczyna doskwierać. Ja to i tak jestem, powiedzmy, na takim poziomie, gdzie jeszcze można sobie poradzić, i, 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 i żeby nie trwało to nie wiadomo jak dużo czasu. No, ale wiem, że niektórzy z Państwa to już jesteście ło-ho, daleko do przodu, i, i, i Państwu już tam. Zaczyna to wszystko ciążyć i doskwierać, więc więc no ciekawe, ciekawe, jak to będzie, jak to będzie wyglądało. My tymczasem, szanowni państwo, ogarniamy tutaj temat zarabiania zarobków, i no i, i, i chcemy jak najlepiej to zrobić powolutku, bez kredytów, bo wiadomo jak to się skończyło o i. I dużo pieniędzy właśnie wydałem, a wydam jeszcze więcej, ze względu na fakt, iż bo ponieważ tutaj trzeba ten nowy asortyment zamówić, który jest niesamowicie drogi, eee, więc sushi, tę musakę, a soki jeszcze muszę domówić, a nie mam soków tutaj? O, to się zdziwiłem. Dobra, ale zobaczmy, co my możemy wyłożyć, ten, ten, ten spaghetti, o. To wziąłem akurat to co, to, co jest na full. E, dobra, jajca. Na razie nie mleczko. Jak to tam z tym mleczkiem swoim? Chyba też damy radę. E, w tej chwili e, to jest, co to jest? To stało gdzieś. Aha, to jest to samo tutaj. Dołóżmy stąd. Jakoś tak nie schodzi. A co tutaj było? A już wiem, steki chyba. Steki tam były. Odłóżmy to tutaj. No nic, yy, zabierzmy się za to, co jest zamówione. Będziemy po kolei rozkładać. I będziemy, słuchajcie, ogarniać ten temat. To jest to danie takie gotowe. Więc to od razu tutaj na półeczkę wystawię. To, ja się uśmiałem, bo tam był odcinek, że w końcu kupiłem magazyn, żeby ci, co ciągle mnie tam molestowali, dali mi już święty spokój w komentarzu. Przeczytałem, kup drugi magazyn. <grywia> Dziękuję. Za... No, ale jest. No zobaczymy, słuchajcie. Tego tysiaka wydaliśmy. Zobaczymy, bo jeśli się okaże, że wiecie... Wejdzie jakieś usprawnienie tego wszystkiego, i tak na dobrą sprawę ten magazyn zacznie mieć rację bytu na tyle, że załóżmy nie wiem, no, przyjdzie towar i, 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 i jakiś ludek nam go wyłoży. E, nie wiem, czy do magazynu, czy też na półki. Bo to też wszystko jest jak na razie wielką niewiadomą dla mnie, ale pewnie dla Państwa też. No to może ten magazyn za, nabierze sensu. No i teraz jak on zacznie być taki bardziej funkcjonalny, to może znowu cena podskoczyć, nie? Więc, a my już za tysiaka żeśmy kupili. Więc można powiedzieć w takiej promocji trochę. No zobaczymy. Będziemy patrzeć, będziemy, będziemy tutaj trzymać rękę na pulsie, głównie wy. Ja to się tam od was na pewno dowiem. Co w trawie pisze, no i, 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 i u mnie oczywiście ta aktualizacja też wejdzie, tak? Więc y, zobaczymy, tak y, czy inaczej. Ze względu na fakt, że ja nagrywam odcinki z wyprzedzeniem, y, to raczej będzie to na zasadzie takiej, że od aktualizacji upłynie minimum doba, y, aż to się w odcinkach po, pojawi, tak? Także tutaj uczulam, że, że tak to się odbywa, bo inaczej by nie dało rady takiej masy filmów. Plus jeszcze live, y, które ostatnio codziennie się ukazują. Ale to też trzeba w końcu odpocząć. I ten odpoczynek niebawem nadejdzie, proszę Państwa. Ale spokojnie to nie będzie tak, że e, nie będzie filmów. Będą, będą. Dobra, cukier Siusiu, to jest cukier brązowy. Brown sugar. Dobra. Aha, taka wusia to na zapas. Eee, z tym, że musimy zrobić małą podmiankę, to idzie tu. Natomiast jak my stoimy z tą normalną. Aha, normalna jest na full. Dobra. To niech i tak będzie. Tutaj mamy jeszcze herbatkę. Coś czuję, że ona chyba zostanie w zapasie. Zaraz się przekonam. Tak, zostanie w zapasie. No i bardzo dobrze. Elegancko, niech sobie zostaje. No, no pakuj się. Tu ją umieszczę. A to jest. Aha, to jest jeszcze jedna herbatka. Ale nabrałem. Dobra, inaczej to zróbmy. To niech będzie yy, tutaj. Natomiast to niech stoi sobie tutaj. O. Yy, gitara. Spójrzmy. Jeszcze tak. Ja bym dobrał... Zobaczę, czy, czy nie mam mleka przypadkiem. Yy, sześciopaku, ale nie mam. To jest mąka, ale mąka jest na full. Yy, to tak. Sześciopak mleka bym dobrał. Jeszcze. Yy, gdzie to mleko jest? Tutaj. Dobra. Yy, a jeszcze słodyczki. Tak, słodyczki jeszcze trzeba zobaczyć. Yy, czekolady i cukierki bym jeszcze dorzucił. Czekolada i cukierki. No i teraz możemy zabierać się tutaj za, za te drogie rzeczy. Ej, tysiąc został. Mm. A jeszcze soki. Cholerny świat. I przeklęte krowy. Dobrze. Jeszcze soki to i to. Tak to zrobimy. I teraz zobaczmy: tuńczyka, czy tam łososia? Olera, łososia. E, zamówimy tego nie trzeba. Steki. I może się uda też dużo sushi. <laughs> zaraz, zaraz zobaczymy. Łosoś, steki, te czopy jeszcze. Mmm, bo zobaczcie ten łosoś. Kurde, jakie to drogie, jest strasznie. Jedno opakowanie. E, dalej, e, duże sushi, e, steki. A ta musaka cała, to, 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 to my to mamy jeszcze? Gdzie to w ogóle było? Ole ra, jestem, nie widzę. A tu jest. Musaka, to tego nie trzeba. Dobra. Jak tam stoimy, jeszcze steki bym dorzucił. No i tyle chyba wystarczy: 654 dolce. Co bym tam jeszcze mógł? A papieru, toaletowe. A ziemniaki. No, ziemniaków to jeszcze muszę dorzucić. Za cztery opakowania. Dodatkowo jeszcze papier toaletowy bym też dorzucił. Cztery opakowania. Bo tam, jak maniakelek wpadnie, to wiadomo. To ostatnio na live to wiadomo, co się działo, nie? Dorzućmy duże susi. Jeszcze zostaje. Co bym tutaj gdzieś dał. To jest łosoś norweski. O, jeszcze zostaje. Dobrze, jak i tak będzie. Nawet mi się to podobają. I dalej. Dalej mamy sok jabłkowy. Będziemy musieli oczywiście, proszę Państwa, yy, sprawdzić ceny, nie? Jak to tam wygląda, jeśli chodzi o kwestie cenowe. To jest sok pomarańczkowy, więc to też dorzucimy. Też jedna tylko sztuka została. A, sprite, y, sprite to pewnie wyjdzie po dzisiejszym dniu. Mm, 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 mm. Tutaj. <laughs> Ziemnioki. Tutaj też. A, nie sprawdziłem jak tam kurczaki. Y, dobra, to to już idzie na zapas. Tu jest papier toaletowy. Sprawdźmy jak to tam jeszcze da radę tutaj wrzucić i reszta będzie w zapasie. No bo niestety papier toaletowy to... Ze względu na to, że, że mało go jest, no to sporo go schodzi. Znaczy, no tak, no w sumie sporo go schodzi i trzeba co chwila dokładać, więc trzeba by tutaj coś pomyśleć na ten temat, żeby jednak było sprawniej. O. Tutaj pouk poukładamy. Nie wygląda to ładnie. Wszyscy się tam pytają, co, znaczy wszyscy, nie co po niektórzy się co chwila pytają, czemu nie zrobić tego, czemu nie zrobić tamtego. Eee, bardzo prosta odpowiedź, i może dotrze w końcu, eee, bo i tak już ignoruję te, te, te pytania. Bo taka jest kuźma moja decyzja. I tak chcę to robię. Po co to pytanie, dlaczego nie tego? Ale rozwaliło mnie pytanie. To już tam yy, jeden widz się yy, yy, ustosunkował do tego. Dlaczego nie ustawisz języka polskiego? No kuźwa ty. Ja nie wiem, czy wy to robicie tam serio ci, co tak piszecie? Czy, czy to jajca mają być, tym? <ślam> nie wiem jak to odbierać. Ale. <ślam> Jak na razie, jeżeli chodzi o kwestie czegokolwiek związanego ze sklepem tutaj, to my na tyle, na ile mogliśmy, to zatowarowaliśmy. I teraz trzeba by sprawdzić, gdzie jest podwyżka, gdzie, gdzie yy, tanie. O, cukierki widzę, że spadły, więc zobaczmy, jak to tam będzie cenowo. 3,84, 4 bym dał, 4,10 takie rzeczy. Zobaczmy, jak tam dalej będzie. Może coś, jakaś podwyżka gdzieś, coś. Miodek. Sprawdzimy, jak tam miodzio. E, miodzio. No, to za 13.20 spokojnie mogę. E, dalej. Bo to na pewno jeszcze coś. O, ser Mimolet. Yy, już nie stać mnie na to, żeby, żeby kupić. Natomiast damy to za 5 y, dolarów 10 centów. Kurczaki by trzeba było dokupić. I chyba coś czwartego. A nie. Czyli to już koniec. Dobra, otwieramy przybytek. I zobaczymy jak to będzie y, wyglądało. Jeszcze przy okazji. Sprawdźmy czy ja mam rachunki popłacone tak i a do, dobrze dobrze i jeszcze ile muszę obsłużyć jeszcze od wielkiej małpy klientów muszę żeby trzeciego kasiera e, zatrudnić pytaliście czy mogę ich jakoś usprawnić ale nie, nie widziałem tutaj opcji nawet jeśli to, to, to nie widziałem opcji na usprawnienie kasierów tak czy inaczej idzie tam jakiś pierwszy miglans i może on skręci do nas Myślę, że raczej tak. O, jest i on. Teraz pytanie: gdzie on podejdzie? Do której kasy? Musimy musimy na bieżąco jeszcze dokupić towaru, bo niestety, ale tutaj tuńczyk, mozzarella, to wszystko jest na wykończeniu. To jest nie sprajty. Już na te czopy mi nie starczyło kasy. Te kawałki. A i akurat pani, to co, to, co mi się kończy, to ona to wykupuje. A sprawdźmy, bo może. Aha, już posprawdzaliśmy. No dobra. To trzeba będzie tak. Yy, dorzucić te czopy. Dodatkowo ser mimolet. Yy, dodatkowo mozzarella. Parmezan. Jak na wszelki wypadeczek No ale zanim to nastąpi, to wiadomo, bo to jest pierwszy klient, który tu wszedł, to on już mnie widział od wejścia od progu i tak sobie ubzdurał, że przyjdzie akurat do mnie. No to przyszedł. Yy, a, tuńczyk, dobra. Tuńczyka trzeba będzie też dorzucić. To już jest 460 dolców, które my tutaj musimy ogarnąć. Musakę pan sobie wziął, dobra. 22,50 proszę uprzejmie. 423. coś tam jeszcze? Ja widzę, że łosośki schodzą. No, o no dobra. A sprajty, yy, sery. A co stąd wyszło? Polara, nie wiem co tu stało. O, ty synu mój. No, nie wiem, co tutaj było. A, de, tuńczyki, dobra. Dorzućmy jeszcze sprajty. Gdzie, gdzie sprajta znajdę wyżej, trochę jest, nie? Tak. E, zamówmy. Zamówmy, co by ten towar tutaj był. No, niestety, jeśli, jeśli chodzi o kwestie. Opłaty za dostawy, no to tutaj już wiem, że, że będę musiał troszeczkę jednak popłacić. No ale to z bieżącego dnia dokupujemy, więc z, z tej kasy, która tutaj jest zarabiana. A ja czego nie lubię robić, powiem szczerze, bo wolę jednak zarobić i na następny dzień kupić, nie? A, a nie także z bieżących. No ale jak nie można inaczej, bo nie ma. To trzeba sobie radzić. Dobrze, to to mamy. O, tutaj to jest, nie wiem, to jest, mówię wam, to jest, to, to, to nie jest jagnięcina, bo to tam krówkę chyba widzę na opakowaniu. No zobaczcie, to krówka jest. To co to może być, słuchajcie? Dobra, i jeszcze to, tam sobie Pan poczeka, yy, bo ser mimolet już nam wychodzi stąd tak na dobrą sprawę, więc y, A, to dużo dołożyłem, no, ale że trzeba dołożyć to tak czy inaczej. To się zgadza. E, dzień dobry pani, już panią tutaj obrabiam 51 i 30 proszę bardzo. 26,90. I proszę bardzo. Dobra, pan już, już stąd widzę, że pan już do nas zmierzał, więc już nawet nie, nie ruszałem tyłka 75, 40 no, pan susi nabrał. O, będzie drogo 148 40, proszę uprzejmie. Sprawdźmy jak tam kurczaki. Kurczaki można by dołożyć. Eee, a nie mam kurczaków. O, to, to bardzo bardzo ładnie. <laughs> nie mam kurczaków. Eee, to, to dokupmy tak. Dokupmy, proszę Państwa, frytki, pizzę i e, kurczaki. Na razie. Eee, zaraz tam posprawdzamy jeszcze, bo ja widzę, że nałogowo tutaj pizzę wykupują, nie wiem, czy jakaś impreza dzisiaj jest, czy o co chodzi, czy się po prostu nie chce gotować. Tabletki do zmywarki to też must have, bo już też wychodzi. Tabletki, tabletki są, już biegnę, kurwa. Dobrze. Ach, się nauczyli równo płacić. Co tutaj jest Aha, tabletki strajtaśmy to mamy. No i kurczaki już poszły w pizy. Daleko, daleko. Dobra I szybciutko weźmy te Te produkty Cholera w otwór No dobrze yy, Wiecie co? Ja tutaj postawię ten karton O tutaj postawię ten karton bo... A teraz to sobie kuźwa, poczekasz Dobra Te kurczaki to tutaj gdzieś na zapasik będą e, Tu niech stoją, bo kurczaki to zazwyczaj schodzą w pierwszej kolejności. Pizzy jest dużo e, w opakowaniu. E, Frytek, ciut mniej, ale też e, sporo. I, I mogą stać pod spodem. Natomiast kurczaki to schodzą na pniu, prawie więc e, niech to sobie tutaj będzie na dole, a ten będzie na górze. Ło, e, jaka kolejka do mnie. A do chłopaków? A do chłopaków nie. E, sushi, larsz nie ma? O, nie ma dużego sushi. E, musimy dołożyć, bo zapas mamy: 4,760. Dobra, pani równiutko zapłaciła elegancko. Dzisiaj jakiś dzień równych wpłat gotówkowych jest. 72. I tuńczyk wyszedł. Pa, dokładałem tuńczyk. Ale się rzucili jak rekszą na szynkę. No dobrze, pochwaliłem dzień przed Zachodem Słońca. No dobrze, gdzie jest to duże sushi? Eee, to jest to. To jest duże sushi. A, no to jedno było. Już idę do Pana. I elegancko. No, niestety za dużo tych pieniędzy to, to, to żeśmy nie zarobili, Szanowni Państwo. No ale nie zawsze jest kolorowo, tak? Hmm, no ciekawa sprawa. Akurat tabletek nie wykupili. To, to na czym mi zależało, żeby właśnie brali, to, to, to nie, to akurat nie. No dobra, to będziemy musieli tam jeszcze towarować. Eee, tymczasem podsumujmy sobie dzień. 68, no prawie 2600. Nie jest źle. Startujmy z kolejnym, widzę, że cukier siusiu się tutaj wziął i, i, i trochę tam cena spadła, więc tutaj trzeba będzie zadziałać, natomiast jeszcze z naszych, z naszych zapasów podokładam tutaj różne rzeczy, tak żeby było. Tymczasem ja Państwu dziękuję za obejrzenie materiału, zostawcie łapki w górę, zostawcie suby, sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do Was, trzymajcie się i do zobaczenia, pa pa.